Zdrowia. Zboczony Hollywood kocha i uwielbia zboczonych Polańskich i Weinsteinów, a nienawidzi prawa zakazującego skrobanki w 6 tygodniu ciąży, czyli wtedy, kiedy już zaczyna bić serce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest taka sytuacja, że Hollywood, no jest w Kalifornii, cały Hollywood, no to kiedy on powstał? On powstał tam na początku filmów niemych, w tym czasie, kiedy filmy były produkowane na jednej szpulce. Jedna szpulka to była chyba, to było około 1000 jardów. 1000 jardów to jest tak mniej więcej 30 metrów. Na 30 metrów to jest mniej więcej 10 minut filmu. No i te filmy były produkowane na tych szpulkach, no bo wtedy w tym czasie ludzie uważali, że no producenci uważali, że było to i za drogie, że ludzie nie wytrzymają długometrażowych. Długometrażowe to przyszły później, no po tym jak przyszły dwuszpulkowe. No ale kiedy to się zaczęło? Kiedy w Nowym Jorku i na tym całym wschodnim wybrzeżu były te walki wszystkie i o podatki, i o prawa aktorskie i tak dalej, i tak dalej. No i Kalifornia wydawała się takim miejscem, gdzie dużo pojechało tam właśnie Żydów, między innymi polskich Żydów. Kalifornia była po drugiej stronie kontynentu, było ciepło, także studia można było załatwiać, budować i tak dalej. No a prawo federalne tam nie za bardzo docierało. Tak zaczęło się Hollywood. No i ten Hollywood się rozrastał, Kalifornia się rozrastała, to było 30, 40, 50 lat temu po tej gorączce złota. Kalifornia, Hollywood miało swoje złote lata 20, 30, 50 i tak dalej. No ale ostatnio całe zachodnie wybrzeże po prostu zrobiło się komunistyczne. Kalifornia zrobiła się zupełnie komunistyczna. Tak jak pamiętacie, powiedzmy Reagan 30 lat temu, no to on był republikaninem, takim hardkorowym, Bóg, honor, ojczyzna, tego rodzaju. On był aktorem wcześniej, tak jak sporo ludzi w Kalifornii, no ale był gubernatorem stanu, który postawił na nogi, który w zasadzie wiedział jak gospodarka działa, wiedział jak podatki działają i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie te podatki to są kwestia, co się dzieje teraz z Hollywood i z Kalifornią. Komuniści po prostu w tej Kalifornii to wyciskają ile tylko mogą pieniędzy ze wszystkiego. No, ktokolwiek robi kasę, to jest wyciskany. No i te podatki są coraz większe i coraz większe. No tyle tylko, że politycy robią coraz większe podatki, a później mówią, no dobra, dobra, to nie weźmiemy wam tyle podatków, tylko weźmiemy tyle, połowę mniej. No i to się nazywa, że stan płaci filmowcom. Znaczy stan nic nie płaci filmowcom, ale przedstawia to, że filmowcy dostają kasę. No tyle tylko, że dostają kasę, że zamiast zapłacić 400, powiedzmy, tysięcy z miliona, to płacą 200 tysięcy. Czyli można by powiedzieć, że filmowcy płacą do stanu 200 tysięcy, ale politycy przedstawiają to, że w zasadzie to stan daje im 200 tysięcy. Rozumiecie to? No faktycznie jest to kretyńskie. Mogli ukraść, a nie ukradli. Mogli zabić, a nie zabili. No i tu się pojawia Georgia. Georgia, no to jest stan południowy, tak jak i Louisiana, tam południowa Karolina, no środek powiedzmy Ameryki, tak na południu. To już takie typowe południe jest. No tam oczywiście to są te stany dawnych niewolników, bawełny i tak dalej. Teraz nazywają to brzoskwiniowym stanem. No i dlaczego to jest takie popularne? No jest popularne, no bo właśnie klimaty są dosyć ciepłe, czyli podobne, przepraszam, podobne do Kalifornii. No i te podatki właśnie Atlanta, Georgia mówi że będą brali mniej podatków. No i tam od 2013 roku, teraz do 2018, no to w zasadzie te filmy w Georgii, ilość produkcji to rośnie.
w Kalifornii, no to maleje, maleje, maleje. W Nowym Jorku dosyć bardzo maleje. Louisiana też obniża się. No i międzynarodowe filmy zaczynają wchodzić. Na 100 filmów wyprodukowanych, najbardziej takich płatnych w Ameryce, co kasę zrobiło, no to w zasadzie Georgia jest na pierwszym miejscu. No i teraz większość tych aktorów właśnie, którzy tam grają, no, to dziesiątki tysięcy ludzi tam pracuje w tym biznesie na dzień dzisiejszy. Tam stawiają studia filmowe, ostatnio postawili to pół hektara budynki. Tam zrobili tak, że Home Depot to jest taki potężny sklep, można powiedzieć, budowlany dla budowlańców, no i dla prywatnych, no ale to w tym studio założyli sklep, żeby dawać się towary do budowania tego studia. No i gdzie jest ta kontrowersja? No kontrowersja jest ta skrobanka, zabroniona skrobanka powyżej tam 6 tygodnia. Georgia się troszeczkę poddawała, bo w 2016 roku prawo zrobili, no oni jako powiedzmy konserwatyści, no to jest bardzo, te południe ogólnie jest bardzo konserwatywne, południe nie jest socjalistyczne, jest bardziej takie ludzkie, można powiedzieć, amerykańskie wybrzeża po prostu są socjalistyczne i komunistyczne, no ale południe jest konserwatywne i takie tradycyjne. W 2016 roku takie prawo zrobili, że żeby powiedzmy, jeżeli dwóch zboczeńców przyjdzie, powie, że chce ciasto, czy tam tort urodzinowy i jak tam jest napisane Henio dla Stasia, no to ten właściciel mógłby powiedzieć, że ze względów religijnych nie zrobi tego. No to było kontrowersyjne prawo, czy przypadek taki, no bo to aż trafiło do Sądu Najwyższego. Czy ktoś może odmówić zrobienia czegoś, towaru, tylko dlatego, że się nie zgadza religijnie. No i część ludzi mówi, że w zasadzie to oni mają prawo jak SS-man pobić tego, który nie zrobi dla nich tortu. No to jest osobny temat, no ale poddali się. W 2016 poddali się i powiedzieli, że tych praw religijnych dla ludzi nie zrobią. A cała ta grupa LGBT po prostu sterroryzowała ludzi i po prostu muszą robić to, co ci przychodzą. No jest dużo prowokacji, no bo przychodzą i prowokują i żądają czegoś, tylko żeby był bałagan. No ale tak to lewactwo działa, tak niestety działa. I teraz te prawo wchodzi w 2020 roku. No jeżeli tam jeszcze nie będzie odwrócone. Ale Bill Block, powiedzmy, no on jest przedstawicielem Miramax. Miramax to jest ciekawe też, bo to przecież tam zboczeniec zakładał ten Miramax, Harvey Weinstein, to on w 79 roku właśnie założył Miramax. No i dlaczego Miramax? No bo jego matka Żydówka nazywała się Miriam, a ojciec się nazywał Max i dlatego jest studio Miramax. No oczywiście tam po 10 latach, powiedzmy, sprzedał to studio dla Disneya. W tym czasie właśnie, kiedy Disney miał, to oni zrobili Pulp Fiction, czyli to ciężkie setki milionów zarobili. No a na dzień dzisiejszy to Arabi to mają, Katar to ma. No ale on powiedział, że w zasadzie nietolerancyjne to jest zasiankowość, to jest ciemnogród, to są nieumyte ćwoki w tej Georgii i Miramax nie będzie robiło tam filmów. No to jest ostre powiedziane, no ale jak zwykle lewactwo ubliża normalnym ludziom. Ten republikanin Brian Kemp, właśnie, który on podpisał te prawo w zeszłym roku, to miał tam jechać do Kalifornii, no to powiedział, że w końcu Kalifornia niech się pocałuje w nos, no i w zasadzie odwiedzał studia w Georgii i podziękował wszystkim tym filmowcom, producentom i tak dalej, i tak dalej. I powiedział, że w zasadzie musi być jeszcze większy wzrost produkcji filmowej w Georgii. W Kalifornii dla odmiany socjaliści powiedzieli, że zrobili takie prawo. No bo jednak te Stany w Ameryce to są jak jakieś tam kraje. To tak się nie wydaje, że to są osobne kraje, no ale to jest osobna polityka. Województwa to nie są województwa, bo nie mają takich sił. No ale Kalifornia, powiedzmy, ma swoich
senatorów i reprezentantów. No i oni przeprowadzili prawo, mianowicie bardzo ścisłe. Powiedzieli, że jeżeli firma filmowa przyjedzie ze stanu, który ma restrykcyjne prawa aborcyjne do Kalifornii, to Kalifornia jeszcze zrobi większe ulgi, tak? Czyli w zasadzie katuje podatkami, a później macha marchewką, że będą mniej brali. No to jest makabra, to jest makabra w tym komunizmie, można powiedzieć. Można powiedzieć komunizmie, bo w Ameryce na dzień dzisiejszy w wielu stanach to w zasadzie nie należą, w socjalizmie to środki produkcji teoretycznie należą do ludu. A w Ameryce to w wielu stanach środki produkcji należą do polityków, którzy kontrolują podatki. Fabryki niepotrzebne, nie potrzeba, żeby należały do ludu pracującego miast i wsi. Po prostu komitet centralny da takie podatki, że właśnie te wszystkie środki produkcyjne należą do komitetu centralnego. Georgia obniżyła praktycznie 300 milionów dolarów nie zapłacili ludzie w 2016 roku, ludzie tego biznesu filmowych, którzy mogliby zapłacić. No i także, że na dzień dzisiejszy to Georgia jest jednym z największych miejsc produkujących filmy telewizyjne i kinowe. Cała Georgia produkuje około 10 miliardów dolarów, to jest na rok finansowy 2018, a w zasadzie produkcje filmowe to było 455 najróżniejszych filmów, seriali telewizyjnych i tak dalej. I to jest prawie 2,5 miliarda bezpośredniego wydawania, no bo to trzeba pamiętać, że dlaczego te Stany lubią dawać te zniżki, no bo jeżeli ludzie przychodzą, kupują domy, no to płacą powiedzmy 1% wartości domu rocznie lokalnie, kupują samochody, kupują jedzenie, kupują w restauracjach i tak dalej, i tak dalej. Także nawet jeżeli firma mniej płaci, no to wszyscy ci ludzie, którzy dostają pensję, to z tych pensji stan zabiera, także stan zabiera z tego, także w zasadzie nawet jeżeli wielkie firmy nie płacą podatku, to te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy pracują, bo są tam, mogłoby ich nie być, ale są, dlatego jest bardzo dziwaczne, lewactwo walczy z korporacjami, tyle tylko, że to nie wiadomo z kim oni walczą, tak, no bo korporacja to jest papierkowa, to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. No i nawet jeżeli korporacja nie płaci pieniędzy, no to korporacja zatrudnia setki tysięcy ludzi, no i oni płacą. Także to podatkowe ci na wszystkich stopniach, no to jest bardzo ciężko. No i właśnie ten Hollywood zaczął bojkotować. Hollywood zaczął bojkotować, no ale zawsze oni bojkotują konserwatystów i ludzi z tradycyjnymi poglądami, czyli tak jak mówiłem, Bóg, honor i ojczyzna. Morano, Rick Morano, to on, tak, dyrektor Emmy Awards, no to on powiedział, że w zasadzie nie będzie planował robienia filmów, co miał robić dla Amazona, bo Amazon też się wziął w sumie za duże produkcje filmowe. No oni też już nie wiedzą, co robić z tymi pieniędzmi, które w zasadzie zabierają te komisowe, 1/3 nic nie robiąc, zabierają od ludzi, którzy sprzedają. To komis Amazon zabiera 1/3. No i on powiedział, że w zasadzie taki zaściankowy, ciemnogród stan Georgia, no to nie będzie działał. Dużo więcej. Kristen Wiig, no ona też różne tam robi takie Gwiazdy jadą do Vista del Mar, no to też powiedziała, że nie będzie robiła filmów, tylko dlatego, że takie jest prawo. Studio Lionsgate Entertainment, no w zasadzie to powiedział, no to nic nie powiedział. Studia to się nie wypowiadają, także wypowiadają się aktorzy trzeciego sortu. Amazon, Walt Disney i AMC Networks, wszyscy mają tam te swoje produkcje w Georgii, też w zasadzie siedzą cicho. Netflix powiedział, że powiedzmy, że nie będzie, nie odpowiedział. Ten Kemp, czyli ten gubernator Kemp, też w zasadzie nie podnosi stanowiska.
Ale właśnie tak jak podkreślił, to że w zasadzie to Georgia ma w nosie tych trzeciorzędnych aktorów, czyli z listy C, no tutaj tak mówią C-list, czyli ABC, czyli najlepsi, mniejsi i trzeciego sortu. I dużo aktorów, powiedzmy w Georgii, mówi, że Hollywood w zasadzie to nie reprezentuje Ameryki, nie reprezentuje aktorów, nie reprezentuje ludzi, w sumie mało kogo reprezentuje. Robi filmy nafaszerowane, powiedzmy, polityką i lewactwem i tak dalej. No i wypowiada się, powiedzmy, politycznie, ale nie reprezentuje. No i oczywiście większość ludzi zachęca do pozostania i do tego, żeby sugeruje, że po prostu aktorzy to powinni grać i filmowcy powinni robić filmy, a nie powinni się wciągać się do polityki. Także wszystkie te, powiedzmy, ulgi podatkowe, no to są spore pieniądze. To jest 20 do 20% kosztów produkcji. Także to jest tak, jak produkcja chińska i amerykańska, tak? Jeżeli w Chinach Komitet Centralny nie bierze podatków za jakieś stalownie, mniej bierze za prąd i elektrykę i tak dalej, to się wszystko okazuje, że mało co jest konkurencyjne w Ameryce. Dużo ludzi się zaczęło przeprowadzać do Georgii z najróżniejszych miejsc, no i tam dużo zaczynają budować, no ale to są domy, powiedzmy, zaczynają budować, sprzedawać, powiedzmy, 300-400 do miliona dolarów i po prostu widzą ludzie, że to jest Yellowwood, to Hollywood, a tutaj jest Yellowwood. Czy coś się stanie z tym? No przypuszczalnie nic. Rozejdzie się to po kościach. Takie wrzaski, powiedzmy, polityczne, no to tylko jedynie pokazują ten obłęd lewactwa filmowego. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujecie? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam na codzienne filmiki. Tutaj jest guziczek do subskrybowania. Dzwoneczek jest, można nacisnąć dzyń, dzyń. Rozsyłajcie, wysyłajcie, polecajcie, zadawajcie pytania. Zawsze odpowiem. Do następnego.